Dzień dobry, witajcie, że tak sobie pozwolę kolejny raz zażartować. Czasami zdarza się, że nagrywam komentarze do filmów, które mi podsyłacie. I dzisiaj chciałbym odnieść się do konferencji dwóch emerytowanych patologów, która jest dostępna w internecie. Oczywiście link prowadzący do tej konferencji jest zamieszczony poniżej. Którzy twierdzą, że wykonane przez nich sekcje zwłok są dowodem na to, a może nie tyle dowodem, ale z wysokim prawdopodobieństwem pozwalają stwierdzić, że te zmiany anatomopatologiczne stwierdzone podczas sekcji były wywołane przez szczepienia. Prosiliście mnie, żebym się do tego filmu ustosunkował. Moi drodzy, to ten film nagrany przez dwóch, czy w zasadzie w którym występuje tych dwóch patologów, Burkhardt i Lang, przede wszystkim spotkał się z ostrą krytyką towarzystw patologicznych niemieckich. Zarówno niemieckiego Towarzystwa Patologii, jak również Federalnego Niemieckiego Stowarzyszenia Patologów. Oba towarzystwa odcięły się od wypowiedzi tych dwóch anatomopatologów, uważając, że ich wnioski są zupełnie nieuzasadnione, że ich twierdzenia są pokrętne i niejasne, a z drugiej strony, że nawet już używając takich słów bardziej dosadnych, nie zasługują na głębszy komentarz, ponieważ są, mówiąc inaczej, absurdalne. A więc mamy słowo przeciwko słowu, mamy dwóch patomorfologów, tak, którzy twierdzą coś innego niż całe towarzystwa patologiczne, które skupiają wielu członków. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że te towarzystwa patologiczne, takie będę w cudzysłowie określał, nie mogą mówić prawdy, ponieważ jest to zakazane, ponieważ zostaliby ukarani albo straciliby prawo wykonywania zawodu i muszą trzymać się konwencjonalnych trendów. Ale moi drodzy, dzisiaj ja chciałem wam przedstawić moją wnikliwą analizę całej tej konferencji, całego zdarzenia. Z tego, co zorientowałem się z obrazów przedstawianych przez tych dwóch patologów, wynika, że to były oczywiście obrazy spod mikroskopu, że są to barwienia przeprowadzone na skrawkach parafinowych, wykonane techniką HE, czyli hematoksyliną i eozyną. Na wstępie muszę wam wyjaśnić, żebyście zrozumieli cały mój przekaz, że podczas sekcji zwłok ocenia się wygląd narządu makroskopowo, czyli jakieś tam zmiany, które są widoczne, tak? Gołym okiem. Ale te narządy, czy fragmenty, wycinki z tych narządów, gdzie te zmiany stwierdzono, pobiera się, tak? Do formaliny i utrwala. Następnie wycina się w takie cienkie, w cudzysłowie, plastry, do tak zwanych kasetek histopatologicznych. One dalej są poddawane całej procedurze, te tkanki, a więc procesowi przeprowadzania w odczynnikach, w których używa się najczęściej alkoholu i ksylenu, czasami też acetonu, zatapiania, przepajania i zatapiania w parafinie do tworzenia tak zwanych bloczków parafinowych i później z nich przygotowuje się skrawki parafinowe. Na aparacie zwanym, oczywiście tutaj taka jest cała ta procedura, technika histopatologiczna, tak? Na aparacie zwanym mikrotomem przygotowuje się cieniutkie skrawki na szkiełkach. Cieniutkie to znaczy grubości 4-5 mikrometrów, czyli 10 do minus 6 metra. Te skrawki później się odparafinowuje w ksylenie i barwi, tak? W tym przypadku z tych obrazów, które były przedstawiane podczas tej konferencji, zorientowałem się, że jest to barwienie HE, czyli hematoksyliną i eozyną. Hematoksylina barwi jądra na niebiesko, eozyna cytoplazmę na różowo-czerwony kolor. I takie te obrazy były spod mikroskopu. Czyli to pierwsza ważna uwaga, ocena danej sytuacji, czy może nie tyle, ocena przyczyny zgonu obejmuje zarówno sekcję, czyli badanie makroskopowe narządów, ale również później badanie mikroskopowe. Natomiast pierwsza ważna kwestia. Po pierwsze, uważam, że nie jest możliwe, nie jest to w żaden sposób możliwe, żeby na dzień dzisiejszy stwierdzić za pomocą badania anatomopatologicznego, za pomocą sekcji zwłok, autopsji,
że jakieś zmiany anatomiczne w narządach były spowodowane przez szczepienie. Nie jest to możliwe. Bo żebyśmy mogli to stwierdzić, to musielibyśmy w charakterystyce produktu leczniczego, czyli w tym przypadku w karcie charakterystyki szczepionki, mieć wpisane dane działanie niepożądane, możliwe, czy powikłanie, tak, do którego moglibyśmy się odnieść. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że ktoś, kto mówi, że dane zmiany anatomopatologiczne były wywołane na przykład przez szczepienie, może postawić zarzut, że to nie przez szczepienie, tylko przez zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Podczas szczepienia powstaje białko S, a podczas zarażenia białko S znajduje się na wirusie. Więc de facto, żeby w ogóle mówić, że coś jest związane ze szczepieniem, trzeba byłoby wykluczyć zarażenie, niekoniecznie trwające obecnie, te, które miało kiedyś w przeszłości. Bo wiemy, że zarażenie wirusem SARS-CoV-2 może powodować długoterminowe następstwa, odległe w czasie, że może przebiegać bezobjawowo, że po zaszczepieniu zarażenie jest możliwe, bo szczepienie ma chronić przed ciężkim przebiegiem choroby, ale nie chroni bezpośrednio przed samym zarażeniem. W związku z tym my nie mamy gwarancji, że te osoby przedstawione na sekcji nie przeszły zarażenia koronawirusem, zarażenia SARS-CoV-2. W jaki sposób można byłoby udowodnić to, że nie przeszły? Trzeba byłoby zrobić dwa badania. Mianowicie ustalić status serologiczny tych pacjentów po pierwsze w dniu szczepienia, czyli oznaczyć przeciwciała w klasie IgG i IgM anty-S i anty-N przeciwko białku S i białku N, czyli przeciwko nukleokapsydowi wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli oba badania dałyby wynik ujemny, można twierdzić, że ta osoba nie była chora na dzień szczepienia. Natomiast w dniu śmierci należałoby tej osobie jeszcze raz pobrać krew i zbadać przeciwciała anty-S i anty-N. Jeżeli była szczepiona, może mieć przeciwciała anty-S, ale nigdy nie będzie miała przeciwciał anty-N, jeżeli nie miała kontaktu z koronawirusem. Oczywiście, rzecz jasna, takich badań się nie przeprowadza. Nie oznacza się przeciwciał w dniu szczepienia i nie oznacza się przeciwciał w dniu zgonu. W związku z tym nie ma gwarancji, że te osoby nie przeszły zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Tym bardziej, że zarażenie może być bezobjawowe, więc one mogły wcale o tym nie wiedzieć. Tym bardziej, że mogły zarazić się już po szczepieniu. Tym bardziej, że pewne skąpe objawy nie musiały być w ogóle z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 kojarzone, o ile te osoby wcześniej nie robiły na przykład testu PCR czy testu antygenowego. Więc moi drodzy, nie ma możliwości według mnie obecnie potwierdzić, że coś jest wywołane szczepieniem, ponieważ nie mamy możliwości wykluczenia, że te osoby nie były zarażone wirusem SARS-CoV-2. Czyli nie ustalono ich statusu serologicznego w dniu szczepienia i w dniu zgonu. To już jest pierwszy ważny argument, który mógłby być na przykład powołany przed sądami. Ty mówisz, że to po szczepieniu, ja mówię, że ta osoba kiedyś przechorowała i teraz ma takie zmiany. Moi drodzy, ale kolejna ważna sprawa. Jeżeli my ustalamy przyczynę zgonu, to my zawsze ustalamy trzy przyczyny zgonu. Przyczynę wyjściową, czyli tak zwaną pierwotną, przyczynę wtórną i przyczynę, moi drodzy, bezpośrednią. Podam to na przykładzie. Jeżeli ktoś jest zarażony wirusem SARS-CoV-2, czyli ma COVID-19, to wyjściową przyczyną zgonu będzie COVID-19. Wtórną przyczyną zgonu, czyli ta, która była następstwem pierwotnej przyczyny, jest zapalenie płuc. A bezpośrednią przyczyną ARDS, czyli niewydolność oddechowa. I to wszystko układa się w logiczną całość. Ciąg chronologiczny, przyczynowo-skutkowy. COVID-19, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, zgon. I wtedy dopiero możemy ustalić, co było faktycznie przyczyną zgonu. Natomiast my mamy dwóch patologów, którzy mówią, że jest wysoce prawdopodobne, że to jest po szczepieniu. Ale jaka to jest przyczyna zgonu? Wtórna, bezpośrednia czy wyjściowa? Mamy jakiś fragment zgonu, jakiejś przyczyny, która nie układa się w żadną logiczną całość. Bo nie ma takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, gdzie mamy szczepienie, zmiany narządowe i zgon.
zmiany narządowe, które oni prezentują. Dlatego, że nie ma wpisanych w karcie charakterystyki produktu leczniczego możliwości wystąpienia takich zmian narządowych w przebiegu czy po podaniu szczepionki. A jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to wiadomo, że on powoduje zapalenie płuc. Więc jeżeli patolog stwierdza podczas sekcji zapalenie płuc, a pacjent miał COVID-19, to łatwo to powiązać, zapalenie płuc z COVID-19. A w tym przypadku nie jest możliwe powiązanie zmian anatomopatologicznych, które oni stwierdzają, ze szczepieniem. Bo po pierwsze, nie są podawane takie dane uboczne szczepionki, tak, jakie oni wskazują, a po drugie, nie ma logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego. Czyli nie ma wyjściowej, wtórnej i bezpośredniej przyczyny zgonu, który jest niezbędny do uwiarygodnienia czy udowodnienia, co faktycznie było przyczyną bezpośrednią śmierci, czyli jakie były kolejne następstwa. Dalej, patomorfolog nie może na podstawie badania, na podstawie sekcji zwłok wydać takich opinii, czyli że to było spowodowane przez szczepienie, bo po pierwsze tego nie widać w badaniu właśnie autopsyjnym. Dlaczego? Nawet jeżeli ktoś ma wirusa SARS-CoV-2, to patolog nie widzi, o tutaj masz COVID-19, ta zmiana to jest COVID-19. Widzi zapalenie płuc. A dopiero na podstawie danych klinicznych można wnioskować, że pacjent miał SARS-CoV-2, zapalenie płuc, trafił do szpitala, tak? Rozwinęło się ostre zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i nastąpił zgon. A tutaj, moi drodzy, nie widać w badaniu badaniu sekcyjnym, że coś jest wywołane szczepieniem, czy nie jest wywołane szczepieniem. Wydać jakieś zmiany, którym można przepisać pierdyliard różnych chorób i tak naprawdę powiedziawszy szczerze wszystkich, ale nie akurat szczepienie, tak? A jeżeli ktoś chce, to może sobie na siłę przypisać, że to jest wywołane przez szczepionkę, wzbudzić tym sensację i niech inni ustalają, czy tak jest, czy tak nie jest, tak? Tak na tej zasadzie, że zielona trawa leczy raka, nie mamy dowodów, ale niech inni to zbadają. Ktoś coś powie, może tak być, a może tak nie być. Moi drodzy, co ja jeszcze tutaj miałem powiedzieć? Jeżeli faktycznie wykonuje się takie badanie sekcyjne, to tak jak powiedziałem, opieranie wniosków tylko i wyłącznie na takim badaniu jest wyrwane z kontekstu. Bo nie wiemy, co było przed i co było później. Nie znamy historii tego pacjenta, nie znamy danych klinicznych, nie znamy wyjściowej, wtórnej i bezpośredniej przyczyny zgonu. Nie wiadomo nagle, skąd to się wzięło. Tak? To jest to taki jakiś element pewnej układanki wyrwany z całości, a nie wiadomo, gdzie są pozostałe pasujące elementy. Nic nie układa się w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Dlatego te towarzystwa patologiczne odcięły się od wypowiedzi tych dwóch patomorfologów, uzasadniając to słusznie, że ich wypowiedzi są pokrętne, niejasne, nieuzasadnione. Bo oni nie przedstawili żadnych dowodów. Obrazki spod mikroskopów, gdzie jest naciek limfocytarny, limfocytów, nie są dowodem, że to jest po szczepieniu, tak? Zwróćmy uwagę, że jeżeli mamy zapalenie, to cechą zapalenia ostrego jest przede wszystkim naciek z granulocytów obojętnochłonnych, pojawiają się też czasami inne komórki, mogą pojawić się eozinofile w zapaleniach alergicznych, mogą pojawić się mastocyty. Natomiast w zapaleniu przewlekłym dominują komórki jednojądrzaste, limfocyty, monocyty, makrofagi, plazmocyty itd. Więc jeżeli de facto on przedstawił zdjęcie, gdzie jest... użył takiego sformułowania, które w ogóle nie istnieje i które nie wiem skąd się wzięło, jakiś chyba pęcherzyk limfatyczny czy limfocytarny, to zostało prawdopodobnie źle przetłumaczone przez lektora, gdzie pokazuje naciek limfocytów, tak? To proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z zapaleniem przewlekłym, a zapalenie przewlekłe najczęściej ma przebieg wielomiesięczny, a często wieloletni, jak w chorobach autoimmunologicznych. Więc nie można stwierdzić, że jeżeli zgon nastąpił miesiąc po szczepieniu, to te zmiany sugerujące zapalenie przewlekłe, które może trwać miesiącami czy latami, można przypasować akurat stricte do podania tejże szczepionki. Moi drodzy, czyli podsumowując, po pierwsze,
na badaniu sekcyjnym nie widać, czy coś jest po szczepieniu, czy nie jest po szczepieniu, i wyciąganie takich wniosków jest zupełnie niczym nieuprawnione. Po drugie, nie można, według mnie na dzień dzisiejszy, nie można powiązać zmian stwierdzanych w badaniach anatomopatologicznych ze szczepieniami, dlatego że te same zmiany mogą być wywołane przez wirusa SARS-CoV-2, a nigdy nie wiemy, czy ta osoba nie była wcześniej zarażona, bo nie oznaczano jej statusu serologicznego w dniu szczepienia i w dniu zgonu. To po drugie. Po trzecie, moi drodzy, jeżeli mówimy o przyczynie zgonu, to zawsze musimy określić wyjściową, czyli pierwotną, wtórną i bezpośrednią przyczynę zgonu. Czyli musi to mieć logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. W opisach, którzy oni podali, jest to jakiś element niepasującej do siebie układanki. Nie wiemy, co było wyjściową, co było wtórną, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Nie znamy danych klinicznych pacjenta, nie wiemy, skąd się wziął ten pacjent i tak dalej. Co jedyne wiemy, że umarł i wiemy, że tam pod mikroskopem stwierdzono jakieś zmiany, które mogły być wywołane przez setki różnych chorób. Moi drodzy, dlatego trzeba zawsze ostrożnie podchodzić do tego rodzaju filmów. Oczywiście osoby, które stricte nie są związane z medycyną, mogą uznać takie przekazy za wiarygodne, ponieważ zdjęcia spod mikroskopu wyglądają wiarygodnie i na pewno mogą świadczyć o istnieniu jakiegoś stanu zapalnego, ale znowu nie wyjaśniają, czym ten stan zapalny był spowodowany. Subiektywna opinia, której można wszystko przypisać temu stanowi zapalnemu. Począwszy od tego, że pacjent miał, nie wiem, alkoholizm, a skończywszy na tym, że nie wiem, miał chorobę autoimmunologiczną, albo na tym, że był przewlekle chory na chorobę jakąś zakaźną, wirusową, bądź miał chorobę bakteryjną, bądź miał jakiś uraz narządowy, tak, w który wdał się stan zapalny. Jak widzicie, można przypisać temu wszystko. W taki sposób, jeżeli nie mamy podanych wyjściowych, wtórnych i bezpośrednich przyczyn i nic więcej nie wiemy na temat danego pacjenta. Moi drodzy, ja Wam przedstawiłem wnikliwą analizę, zdecydowanie głębszą niż towarzystwa patologiczne, które się odcięły od tych wypowiedzi, na zasadzie, że jest absurdalna, na zasadzie, że niezgodna z nauką, że nie wymaga komentarza. Ja przedstawiłem Wam konkretne powody, tak? Dla których właśnie jest absurdalna, nieuzasadniona, nieobiektywna. Moi drodzy, wiecie co? Jeżeli chodzi o zgony, tak? To kiedyś byłem w szpitalu przy osobie nieprzytomnej, umierającej. Ona była podłączona do takiego monitora rejestrującego pracę serca. I to serce tak biło. Pik, pik, pik. Ten zapis na monitorze. I nagle pojawiła się taka ciągła prosta linia. Pip. Wiecie, z czym sobie skojarzyłem? To już ostatnia prosta. Kiedyś wszyscy wejdziemy na prostą. Moi drodzy, jak to mówią, raz pod wozem, a raz pod pociągiem. No cóż, ja jestem pesymistą. Uważam, że gdyby kózka nie skakała, to cierpiałaby z innego powodu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.